Nie powinniście się zdziwić, dlaczego uważam, że mianowanie go kapłanem to była chyba najgłupsza decyzja całej tutaj wyspy. Ładnie, ładnie. Co to będzie? Co się z nami stanie? Fakty rozrzucone to tu, to tam, jeśli dobrze pamiętam. Zdolny jesteś, poradzisz sobie. Dla mojej pewności przejdziesz kilka testów. Kangurek KO 3. Tajemnica wulkanu. Nie sądziłem, że tak szybko zabiorę się za Kangurka KO 3. Albo jak niektórzy lubią runda trzecia mówić, ale nikt raczej nie nazywa Kangurka KO tajemnicą wulkanu rundą trzecią, bo po prostu w nadzwyczajnym świecie nie tyle co się nie opłaca, co po prostu ta gra, no troszeczkę nie ukrywajmy, nie zasługuje na ten tytuł. Witam was bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i zapraszam was na nowy let's play na moim kanale. Zagrajmy wy, a może w sumie nie zagrajmy, bo już nie wprowadzam tej nazwy. Po prostu Kangurek KO 3, tajemnica wulkanu. Jest to trzecia i zarazem ostatnia część z słynnej trylogii Kangurka KO, ponieważ nie liczymy Kangurka KO Advance, bo to jest po prostu wersja Kangurka KO 1, tylko że na Game Boy Advance. I powiem wam szczerze, nie sądziłem, że po tak naprawdę... Ilu to teraz będzie? 6-7 miesiącach zabiorę się za... Kangurka KO tajemnicę wulkanu? Serio, nie sądziłem, że ja do tej gry w ogóle będę miał jakiekolwiek plany na let's play, bo ja wiem, że tam gdzieś obiecałem, ale nie sądziłem, że tak naprawdę to tak szybko się stanie, bo zwykle takie troszeczkę słabsze gry dopiero po jakichś 2-3 latach nagrywam, a tutaj wydarzyła się taka, że tak powiem, ciekawostka i taki dziwny zbieg okoliczności. Żeby nie było, że ja jestem jakiś gołosłowny i że słucham się opinii fanów podczas tego let's playa, zrozumiecie dlaczego ja uważam, że jest to jedna z troszeczkę słabszych części Kangurka, ale o tym będzie już w trakcie gry. Zaczynamy nową grę, ja się wyciszam, wy posłuchajcie sobie tego pięknego polskiego dubbingu. Gadżet zamontował w samolocie nowy silnik. Mówię ci, to będzie czad. Mam dobry klimacik na testowanie. Nie będę sprawdzał, czy jest wszystko git. Przelecisz kolejno przez wszystkie chmurki i zobaczymy, czy jest ok. Na radarze zobaczysz, gdzie jest kolejna chmurka. Sterowanko czaisz? Działka lewa to w lewo, prawa to w prawo. A teraz najlepsze ziom. Dajesz strzałkę w dół, a ten leci do góry. Dajesz strzałkę do góry, a ten opada. Niezła jazda, ale się można przyzwyczaić. Nie wiem, czemu wydaje mi się, że w Kangurku KO, nie Kangurce, Jezu, co tam w ogóle miało znaczyć za słowo. W Kangurku KO rundzie trzeciej, albo po prostu Kangurek KO tajemnica wulkanu. Trochę jeżeli chodzi o dubbing, to ten bocian, nie wiem, w ogóle to zostało zrobione troszeczkę pod taki styl mega młodzieżowy, że wiecie, że yo, ziom, tutaj, nie, masno, latamy sobie samolotem, sterowcem, kurde, bombowcem, czy nie wiem jak się to nazywa, lecimy se nad masnymi wulkanami, masną wyspą i masnymi palmami, nie? W ogóle swoją drogą ta wyspa, którą tutaj, obok której przylatujemy na dobrą sprawę, to będzie wyspa, w której będzie się ciała, no kurde. Ty jesteś dobry, Pomidor. Ty też mówić nie umiesz. Cała, tak jakby na tej wyspie będzie cała gra się odbywała. Ja pierniczę. Weź ogarnij się, Pomidor. Ale przyznam, że muzyka, która w tle nam tutaj towarzyszy, jest bardzo spoko. Uważam, że jest bardzo klimatyczna i mocno podpasowywuje pod klimat tego poziomu. To jest moje zdanie, jakby co. Tutaj w prawym górnym rogu, jak widzicie, mamy taki malutki licznik okrągły z klepsydrą, który sobie leci do samego końca. Nie wiem, co się stanie, kiedy on minie, bo szczerze ja tego już nie testowałem, dlatego że zwykle, gdy robiłem treningowy poziom, czy to jak byłem troszeczkę mniejszy, czy jak teraz mam grać, to nigdy mi się nie zdarzyło, żebym sfailował, nawet na 24-godzinnym streamie. Gdzie między innymi ogrywaliśmy Kangurka KO tajemnicę wulkanu z moją wspaniałą dziewczyną Justyną, którą serdecznie pozdrawiam, to tak naprawdę nie mieliśmy żadnych problemów z treningowym poziomem, bo to jest taki trening, tutaj jest taki tutorial, że oni nas tutaj będą mówili, że o, tak tutaj się lata tym
samolotem i generalnie masne wulkany i tak dalej, nie? Wiecie, o co chodzi, chyba nie muszę tego po 10 razy tłumaczyć. Ty paskules! Ładnie ci to poszło! Teraz może luchniemy sobie, co jest w wulkanie. Nigdy nie widziałem. Przeleć nad kraterem. Nie zapiąłem pasów! Spadam! A, bo jesteś pierdołą, dlatego spadłeś. Tyle. Tyle ode mnie. Nie ma co tutaj przedłużać, to by było na tyle z tego let's playa. On zginął i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Dobra. Proszę państwa, oto ten wulkan, w którym spadł ten oto bocian pierdoła. I generalnie tak oto prezentuje się ta wyspa. Moim zdaniem bardzo ładnie graficznie ona się prezentuje. Nie mam na co narzekać. I cóż, porozmawiamy sobie z jakimiś NPC-ami, bo widzę tutaj, że są bociany, niebociany, tak więc... No myślę, że nieporozmawianie z nimi byłoby po prostu troszeczkę takim grzechem. Więc postarajmy się z nimi tutaj porozmawiać, zobaczymy jak oni będą wspominali ich dobrego przyjaciela, bociana. Nie wiem jak go nazwać nawet. Dobra. Kurde, nie ten przycisk. Czekajcie, akcja to... jaki to był przycisk? Akcja, X, dobra. Sorry, zapomniałem się. Już widzicie, mamy pierwszy fail na samym początku na wyspie. Ha, możecie teraz pisać, że pomidor lamus, XD. To będzie moja reakcja. Plotek zaginął. Jakieś potworne potwory powychodziły i sieją zamęt. Rozmawiałeś już z kapłanem, on jest łebski gość, coś wykombinuje. Tak, kapłan jest łebskim gościem, naprawdę, serio, on jest co najmniej takim ułomem z dwucyfrowym IQ i nie będę tego ukrywał. Czyli postać, która leciała z KO tym, nie sterowcem, nie bombowcem, po prostu tym samolotem, albo gdzieś się tutaj wyświetli nazwa, jak prawdopodobnie taki samolot może się nazywać, no to był Lotek. Ciekawa nazwa, znaczy nazwa, imię. No to nieźle, to oni nie mają imion, tylko nazwy, no. Jestem z siebie dumny. O, kapłan. Czyli koleś, który ma dwucyfrowe IQ. Fuck this shit, czemu ja ciągle w tą trampolinę uderzam? Swoją drogą, może przedstawię wam kontrolki. Tak więc tak, XM robimy coś takiego, że wiecie, tak jak w KO dwójce, czyli po prostu możemy się w pewien sposób bronić i rzucać bumerangami. A mamy skok. S to, nie wiem co robimy. D możemy się turlać. XM to samo. A C możemy uderzać pięścią. To są nasze kontrolki na chwilę obecną. Na chwilę obecną mówię dlatego, ponieważ nie wiem, może KO będzie miał tutaj jakieś super duper moce, kto wie. Może nie wiem, będzie potrafił zmienić się w Supermana albo w Batmana, kto wie. Ja tam nie wiem. Ale byłoby ciekawie. Swoją drogą zamiast kangurka KO chciałem nagrywać tego. Layers of Fear, ale mam mały problem z Layers of Fear, bo jeżeli chodzi o nagrywanie, gra chodzi bezproblemowo, jeżeli chodzi natomiast o nagrywanie, jeżeli powiedziałem nagrywanie wcześniej, to sorry, bo chodziło mi o granie. Jeżeli chodzi natomiast o nagrywanie, to gra ma często bugi takie pod względem, że gubi klatki, że czasami, tak załóżmy stoimy w tym miejscu i rusza się ta oto nad nami ta taka tablica z kluczem francuskim, to przykładowo mam wtedy spadek do 0,36 fpsów. I gdy tylko się dalej gdzieś poruszę, to może tam wróci do tych 30 i potem znowu jest to samo. Więc prawdopodobnie to jest wina mojej karty graficznej, o której teraz będziecie mieli tutaj, między innymi przedstawienie tej karty. I podejrzewam, że gdybym zmienił kartę, to możliwe, żebym bezproblemowo nagrał. Boję się też o Resident Evil 6, bo chciałem bardzo Resident Evil 6 ograć na kanał. Tym bardziej, że Layers of Fear i Resident Evil 6 nigdy nie grałem i nigdy nie oglądałem, tak więc to by było takie, wiecie, granie pomidora na ślepo, ale myślę, że na ten czas zagramy sobie w grę, która jest mniej wymagająca, bo wiecie, nie potrzeba tutaj jakiejś specjalnej grafiki. I zagramy sobie właśnie w Kangurka KO Tajemnice Wulkanu. Dobra, przejdźmy teraz do tego tutaj ziomeczka. Zobaczymy, co on ma nam ciekawego do powiedzenia i pójdziemy do tego kapłana. Jak to się stało, że Lotek wpadł do wulkanu? Czy zachowaliście wszystkie środki ostrożności? Jak widać, nie.
Karygodne! Chyba najwyższy czas porozmawiać z kapłanem. Przepraszam bardzo, kolego. Nie myty, bo nie wiem jak cię nazwać. Mówienie, że nie zachowaliśmy tego. Okej, można oskarżyć Kao, że jest niemową znowu w tej części, bo on tylko wydaje od siebie te odgłosy z dwójki. Spoko. Tylko zauważmy jedną rzecz. To Lotek powinien dopilnować wszystkich rzeczy, a nie Kao. Tak swoją drogą, jak widzicie, mamy tutaj flagę Polski. Polacy, nasz bardzo piękny naród. Zobaczcie, tutaj Polska z nami, że tak powiem. Nie no, bardzo się cieszę szczerze z tego powodu. Ale uważam, że to nie jest wina Kao, że nie zostały te niedociągliwości niedociągnięte, bo spójrzmy na to z perspektywy takiej, że to Lotek powinien przypilnować wszystkich rzeczy, a nie Kao, bo to Lotek sterował tym pieprzonym samolotem, bo to między innymi przez niego się dzieje cały ten ambaras. Tutaj mamy ten taki hamaczek do wybijania się i możemy tam polecieć, aczkolwiek jak widzicie nie mamy czegoś, co sprawiłoby, żebyśmy tam polecieli, więc myślę, że na dobrą sprawę możemy z powrotem stąd iść i porozmawiać z tym pieprzonym kapłanem. Swoją drogą Kangurek Kao trójka ma u mnie plus następujący, nie tylko, że graficznie moim zdaniem fajnie wygląda, aczkolwiek bardzo mi się podoba, że są tutaj pory dnia, że nie ma tylko jednej konkretnej pory, a mamy tutaj dzień, noc i może nie wiem, może będzie jakiś podwieczór, kto wie. Dobra, żarty na bok i wszystkie rzeczy inne na bok, czas porozmawiać z tą pierdową zwaną jako kapłanem. W ogóle swoją drogą nie wiem, kto go mianował na tego kapłana. Mam nadzieję, że to była osoba ogarnięta, albo po prostu to była jedna malutka pomyłka, że on został kapłanem, bo sami zresztą zobaczycie po dubbingu, dlaczego ja tak uważam. Nic, rozmawiajmy z nim. Ładnie, ładnie. Co to będzie? Co się z nami stanie? Lotek zginął. Jakieś straszydła powychodziły z wulkanu. Oj, no. Witaj. Miło cię znów widzieć. Choć w sumie, to czy tu jesteś pierwszy raz? Czy my się znamy? A, to ty. Mieliśmy rozmawiać o młotku. Znaczy się, Lotku. Więc z tego, co pamiętam, to od małego był, no tak, wypadek miał. Straszna sprawa. Ale do rzeczy. Kolega Kangur nie ma czasu na pogawędki. Trzeba mu pomóc. Musimy go uratować. Zastanówmy się. Już wiem. Tu zaraz za mną jest przejście do wnętrza wulkanu. Dawno nieużywane. Otwarcie bramy to już prosta sprawa. Trzeba tylko zdobyć 4 artefakty rozrzucone to tu, to tam. Jeśli dobrze pamiętam. Zdolny jesteś, poradzisz sobie. Dla mojej pewności przejdziesz kilka testów. Udaj się na plac treningowy i wróć ze świetlikiem. I teraz nie powinniście się zdziwić, dlaczego uważam, że mianowanie go kapłanem to była chyba najgłupsza decyzja całej tutaj wyspy. W ogóle swoją drogą przyznam, że śmiesznie tutaj on pomylił w ogóle imię Lotka z młotkiem, nie? Kurde, to jest takie uwłaczające dla Lotka, który prawdopodobnie zginął w tym wulkanie, ale no, nie ukrywajmy tego. Dobra, przejdźmy sobie teraz do testu, ponieważ zostaliśmy wysłani na plac treningowy, więc porozmawiajmy sobie z tą kukłą, która tutaj w ogóle towarzyszy temu kapłanowi. Swoją drogą, nie... Wiecie co ja wam powiem? Może nie tak, bo to chciałem źle to określić, to zdanie. Jeżeli graliście w Jacka i Daxtera The Precursor Legacy, albo Zaginione Dziedzictwo, czy jakoś tak, to mi ten plac treningowy mocno przypomina Jacka jedynkę. Kao, nie przeszkadzaj, kiedy ja tutaj rozmawiam z widzami, dobra? Wyjaśnimy sobie to raz na zawsze, inaczej wyrwę ci ten ogon i wsadzę głęboko w dupsko. No dobra, czyli chcesz po odcinku mieć kastrację, spoko, nie ma problemu. Dobra. Rozmawiajmy sobie z tą kukłą. Aby podskoczyć, naciśnij skok. Wow, czyli podstawowe ten. Aby doskoczyć, wciśnij skok. Jezus Maria, ale to jest bardzo naprawdę uciążliwe. Aby podskoczyć wyżej, naciśnij skok 2 razy. Aby podskoczyć 2 razy, czyli wykonać double jump albo podwójny skok, wciśnij A podwójnie. No, łatwe. Naciskaj wielokrotnie atak 1 i rozbijaj beczki. Wielokrotnie atak 1. Czyli masz na myśli ten atak?
A może masz na myśli nie ten atak, tylko ten atak? Na przykład. Tutaj w ogóle zbieramy teraz fragmenciki energii czerwonej, czyli inaczej fragmenciki zdrowia. O, tutaj będzie dosyć ciekawa sprawa. Porozmawiajmy sobie. Teraz musisz przeskoczyć na drugą stronę i jednocześnie rozbić beczki. Naciśnij skok, a potem atak jeden. Nie zapomnij trzymać strzałki do przodu, żeby maksymalnie wydłużyć skok. Czyli mam rozumieć, że to będzie coś takiego. Czekajcie. Nie. Źle to zrobiłem, bo ja tutaj przyciski pomyliłem, bo jestem przyzwyczajony do sterowania u mojej dziewczyny, nie? Więc to jest teraz tak. O, dokładnie. Dokładnie o to chodziło. Jestem z siebie dumny, że mi się tak to udało, nie? Po prostu plus 10 dla samego siebie. Teraz zbieramy sobie te kamyczki. Nie wiem, co to dokładnie jest. Chyba to są kamyczki jakieś takie zielone. Tak podejrzewam. Albo kryształki. Jak chcecie, możecie oczywiście napisać w komentarzach, co to jest. Będę bardzo wdzięczny, bo to chyba nie jest w ogóle wytłumaczone. Tu w ogóle jakaś brama jest. To jest ciekawe. Dobra, skoczmy sobie. I lećmy z powrotem do przodu. Co my tu mamy? Naciśnij atak 2, żeby się szybko przemieścić. Przepraszam bardzo, co to jest atak 2? Zaraz to zobaczmy, atak 2. Aha, to jest te, turlanie się chyba. Ta. No to mogliby to nazwać turlanie się, a nie atak 2. Wiem, to jest trochę takie wredne, bo to jest czepianie się tak naprawdę słówek i tego, co tam twórcy zrobili, ale no wiecie. Jak dla mnie to jest to bardzo adekwatne i powinno to się inaczej nazywać, ale to jest moje zdanie. Podskocz pod pajęczyną. Złapiesz się jej automatycznie. Naciśnij skok, żeby puścić się pajęczyny. No i dobra, spoko. I teraz, o, tutaj będziemy musieli sobie porozmawiać. W ogóle swoją drogą... Ta ścieżka z pajęczyną mocno mi przypomina, nie wiem czemu, Raymana 2. Ale ciekawy, ciekawy jest ten poziom treningowy, nie powiem. Widzisz ten blok skalny z uchwytami? Możesz go chwycić używając przycisku akcji, a następnie pchać lub ciągnąć. Po drabinie wejdziesz używając skoku. No tak, to jest akurat logiczne, że użyjemy skoku, tak więc... Przycisk akcji, X. I jedziemy z koksem. Niestety ten blok nie można przesuwać, wiecie, tak jak w KO 2, z tego co pamiętam, że mogliście nawet na ukos taki ciężki ten. To już musicie robić coś takiego, nie? Że generalnie czekajcie. Muszę podejść? No dawaj. O, musimy coś takiego robić, nie? Że w jednym jakby kierunku. To jest troszeczkę słabe, no ale... Jeszcze zdążę się trochę poczepiać tej gry podczas tego let's play. Tak więc jeżeli czekaliście na let's play pełen czepiania się, można by czasem powiedzieć nawet i pierdół, no to trafiliście w bardzo dobre miejsce. Chociaż sądzę, że pewnie to będzie jak z szalonymi kurlikami na peceta, że najpierw se ponarzekam, a potem w ostateczności zmienię zdanie, prawdopodobnie. Nie mówię, że tak będzie na 100%. Naciskając skok, a potem atak 2, możesz rozbić rzeczy, które znajdują się pod tobą. A w ogóle ja wspominałem wam, że graficznie ta gra pięknie moim zdaniem wygląda, nawet że to jest troszeczkę taka pięta Achillesowa serii. Jedyne do czego ja się mogę na chwilę obecną przyczepić. To nie jest tak, że soundtrack, który teraz leci, mnie bardzo jakoś irytuje, ale spośród soundtracków z poprzednich części, no może z dwójki, bo tam jedynkę to ominiemy kompletnie, to dwójka miała w sobie ten taki soundtrack, który mocno mógł się z nami, wiecie, tak jakby... Dwójka miała taki soundtrack, że... Jakby to powiedzieć na polskie. Że po prostu był taki klimatyczny, że w pewnym momencie mogliśmy sobie tutaj zrobić coś takiego, że szliśmy przez jakiś poziom lawy czy coś, albo pełen lawy. I było coś takiego, że leciała odpowiednia muzyka. Tutaj niestety większość soundtracku to jest właśnie taki spokój. Nie wiedzieć czemu. Dobra, zniszczmy beczki. Tak jak to było tutaj przedstawione. O, i mamy tutaj przejście, fajnie. Super. Ohoho. Tutaj będziemy mieli dopiero zabawę ciekawą, jeżeli chodzi o to. No ale dobra. Co mamy tutaj do powiedzenia? Zbierz dynamit, rzucaj używając rzut. Naciskając przycisk akcji, możesz automatycznie wybierać cel
i przemieszczać się dookoła niego w lewo lub w prawo. Rzut. To jest S. Dobra, i teraz... Okej, okay, robimy coś takiego. Spoko. I tutaj mamy znowu te kamyczki. I teraz... Aha, czyli to wokół będzie ta tarcza tutaj. Świetlik schowany jest w roślinie. Użyj atak jeden, żeby go obudzić. Brawo! Wracaj z powrotem do wioski. Świetlik podąży za tobą. O, to jest ten świetliczek z KO2. Fajnie. I to by było na tyle, jeżeli chyba chodzi o tą... O ten trening. Tak, bo wróciliśmy do punktu jakby wejścia. Albo wyjścia, na dobrą sprawę. No to kurde, fajnie. Akurat do poziomu treningowego nie mam co narzekać. O, i proszę, pora dnia się zmieniła. Teraz mamy wieczór. Dobra, co nam teraz powie kapłan? Brawo. Udało się. Pokonałeś złe moce dzięki tobie i twojej odwadze. Wioska jest uratowana. Co ja mówię? Cała planeta! Jak zwykle przesadzasz. Przecież to jest dopiero początek podróży. O, przepraszam. Chyba się pospieszyłem. Zatem, mój drogi, aby zdobyć pierwszy artefakt Ziemi, musisz odwiedzić ogrody życia. Pamiętaj o zbieraniu duszków lasu. Będą nam bardzo potrzebne. Bez nich nie będziemy mieli wystarczającej mocy, aby wykorzystać artefakty. Wystarczającą ilość uzyskasz, kiedy na ekranie zielony pasek wypełni całą przestrzeń dookoła poszukiwanego artefaktu. No widzisz, czasem potrafisz coś konkretnie powiedzieć. Ciągle muszę go pilnować. Jezu, jaki ten... Ten gargulec, czy nie wiem, to drewniane coś nad tym... Nad tym bocianem, nad tym kapłanem, ale to jest wredne, ale ono mu dopieka. LOL. Ale beka w sumie, nie? Ale w sumie nie dziwię się, bo on trochę się pośpieszył, bo on zaczął już tam mówić, że jo, cały świat uratowałem, no. Oczywiście. No Kao jest na tyle szybki, że on, kurde, w 5 sekund ratuje cały świat. Kurde, to jest epickie. Nie, do polskiego dubbingu w sumie nie mam co się przyczepić. Jedyne do tego to, że te bociany mówią takim slow motion. Ale dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek. Zapiszmy sobie. Ile mamy procent? Mamy procent 14 już. Widzicie, wioska pelikanów. Już 14% wbiliśmy w pierwszym odcinku. Ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się seria będzie podobać z Kagurka KO Tajemnicy Wulkanu. Oczywiście zostawcie łapki w górę, jeżeli się spodobało. Komentarz oczywiście jak najbardziej. Możecie napisać, jakie wy macie wspomnienia z Kangurkiem KO Tajemnicą Wulkanu. Kao, oczywiście po odcinku będziesz miał ogon rwany i będziesz głęboko miał wsadzany, ale to już chyba wszyscy wiemy. Podajcie również na grupę na Discord, żeby ze mną porozmawiać głosowo, oraz na grupę na fejsie, żebyście mieli na bieżąco wszystkie informacje, kiedy opublikuję cokolwiek, bo często tam daję posty. To by było z mojej strony na tyle. Dziękuję za uwagę, na razie i cześć!